W miniony piątek odbyła się 12. edycja ogólnopolskiego halowego konkursu skoków wzwyż pod patronatem starosty szczecineckiego. Zawody od lat magnetyzują kibiców i sprawiają, że hala Barwickiego Zespołu Szkół pęka w szwach. Konkurs już jakiś czas temu został określony mianem Wielkiego Skakania w Małych Barwicach i trzeba przyznać, że doskonale oddaje charakter imprezy. Barwickie skoki mają formułę konkursu integracyjno-pokazowego. To jedyny halowy konkurs skoków wzwyż w kraju, w którym można podziwiać rywalizację najlepszych skoczków pełnosprawnych ze skoczkami niepełnosprawnymi. Ale jest jeszcze coś, co wyróżnia te zawody i sprawia, że Barwice tak wyraźnie zaznaczają swoją obecność na sportowej mapie Polski. To atmosfera, którą czuje się po przekroczeniu progu hali. Oczywiście wielka to zasługa kibiców, ale również organizatorów, którzy zadbali o najdrobniejsze szczegóły, od dekoracji począwszy, poprzez wspaniałą muzykę, na profesjonalnym komentarzu skończywszy. W rolę eksperta, jak zwykle, wcielił się niezastąpiony i oryginalny Roman Toboła. Ojcem zawodów jest Mariusz Kieling, który na wstępie przywitał gości i zawodników oraz przedstawił historię konkursu. Po raz kolejny sponsorem strategicznym imprezy była firma Kronospan. Konkurs podziwiała m.in. posłanka na Sejm Małgorzata Golińska oraz licznie zebrani przedstawiciele władz naszego powiatu. Rywalizację zainaugurował starosta Krzysztof Lis. Do Barwic ponownie zawitało wielu znakomitych skoczków, medalistów Mistrzostw Polski, Europy oraz finalistów Mistrzostw Świata. Publiczność mogła obserwować poczynania medalistów Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012 i Rio 2016, Macieja Lepiato oraz Łukasza Mamczarza. Wśród skoczków pełnosprawnych wystąpili m.in. Wojciech Tajner, olimpijczyk z Rio 2016 oraz Piotr Śleboda, który był dotychczasowym rekordzistą barwickiego konkursu. Był bowiem nowy rekord meetingu ustanowił niesamowity Norbert Kobielski. Powiedzieć, że Norbert skakał, to jak nie powiedzieć nic. Ten chłopak latał, a tego dnia wzbił się na wysokość 224 cm. Zaciętą walkę z Norbertem toczył Maciej Grinienko, który osiągnął wynik 221 cm. Na ostatnim stopniu podium stanął Wojciech Tajner, pokonując poprzeczkę zawieszoną na 210 cm. W zawodach uczestniczyli również Aleksandra Nowakowska, Mateusz Tofil oraz Piotr Sztandur. Nie mogło również zabraknąć najlepszego polskiego weterana skoków wzwyż, 63-letniego Dariusza Bednarskiego, wielokrotnego medalisty Mistrzostw Świata i Europy, który ze względu na technikę skoku nazywany jest ostatnim Mohikaninem. Pan Dariusz to wspaniały sportowiec, od którego wręcz bije pozytywna energia. Na zakończenie zawodów wszystkim uczestnikom wręczono nagrody i ustawiono się do wspólnej fotografii z mocnym postanowieniem, że wszyscy obecni wezmą udział w kolejnej odsłonie konkursu. Kto wie, być może padnie kolejny rekord. Biorąc pod uwagę zaangażowanie zawodników i organizatorów, można być tego pewnym. Obszerniejsza relacja w jednym z następnych programów.